poniedziałek 6 sierpnia przed godziną 16 na ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej koło pętli autobusowej szóstki w ciągu drogi krajowej nr 52 doszło do wypadku, w którym poszkodowane zostały 3 osoby. Autobus PKS uderzył w bok samochodu osobowego marki Subaru Forester, który wpadł na drogowy sygnalizator świetlny. Uszkodzona sygnalizacja drogowa przewróciła się na zaparkowany obok samochód osobowy marki Volvo V70. Wczoraj przed godziną 16 doszło do wypadku samochodowego na ulicy Krakowskiej na granicy miasta Bielsko-Biała i KUS, w wyniku którego 3 osoby zostały ranne. Autobus PKS uderzył w bok samochodu marki Subaru, który prowadziła 24-letnia kobieta. Następnie samochód ten uderzył w sygnalizację świetlną i wjechał w ogrodzenie pobliskiej posesji. Sygnalizacja świetlna, w którą uderzyła ta kobieta, przewróciła się na zaparkowany niedaleko samochód marki Volvo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Subaru, 24-letnia kobieta, nie zatrzymała się przed znakiem stop. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe, gdyż niemożliwe było wyciągnięcie poszkodowanej z zakloszczonego Subaru 51-letniej pasażerki. Dopiero po rozcięciu karoserii strażacy wydobyli kobietę i można ją było zabrać do szpitala. 24-letnia kierująca wyszła z samochodu o własnych siłach, ale także trafiła na obserwację do szpitala. Trzecią osobą ranną w wyniku tego zdarzenia była osoba, która znajdowała się w czasie uderzenia w autobusie. Nie została ona, czyli jej obrażenia nie były na tyle poważne, aby musiała zostać hospitalizowana. Ratownicy usunęli wraki pojazdów z jezdni po blisko 3 godzinach akcji, dzięki czemu ruch w tym miejscu został udrożniony około godziny 19.